Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Niewolniczym Imperium Cyn w Stellaris. Tak więc, ostatnio zaatakowaliśmy naszych tutaj robotycznych sąsiadów, którzy zamiast stawić nam opór, wysłali armię na zupełnie drugi front i po prostu nas tu łupią. Nie mówię, że wygrają, ale jest to złośliwe, niszczą nam planety, bombardują. Po prostu chamstwo się dzieje. Species adjusted. A, również zaczęli się modyfikować gatunki, które u nas żyją, tak żeby lepiej sobie radziły w naszym klimacie, bo wszystkie planety w tej chwili zmieniliśmy na planety, zmieniamy może tak, planety pustynne. No, w sumie można zostawić, oni sobie powinni poradzić. Zostaje kwestia na pewno tej nacji, tylko którą wersję ich wybierzemy. Chyba ci są najfajniejsi. Situation log updated. Będziemy się bawić. Scientific breakthrough achieved. Już nasza flota dostała troszkę w tyłek. Ciekawe, czy będziemy to mogli robić, nie wiem, ale odkryjmy. A, bo trochę naprawiamy. Aleś tu rozplenił dziadyga. To jeszcze może się okazać, że będziemy mieli problem to wygrać, bo nie ściągnęliśmy tu wszystkich sił, tylko część. Reszta jest, cholera wie, czy wiadomo gdzie, daleko na ich ziemiach. Połączone floty by ich zmiażdżyły, ale tak każda osobno to może być mały problem. Przecież my też tu intensywnie się kierujemy na ich żywotne tereny. Our ships have been made superior. I myślę, że ja nie będę się wycofywał. Zaryzykuję. Zniszczymy najpierw te 7000, a potem zobaczymy co dalej. Species adjusted. W teorii sobie wszędzie poradzą i nawet nie wiem, czy warto ich modyfikować, szczerze mówiąc. Weźmy tych. Situation log updated. I rzućmy tu okiem, tu. Pewno nie przejdzie, ale dobra. Potrzebowalibyśmy jakąś większą bitwę kosmiczną, tak żeby zniszczyć część ich flot i tym samym ich troszkę zachęcić do kapitulacji.
Tu możemy zrobić kolejnego claima. No tu oni odczuwają zmęczenie tą wojną. Widać to. We are tracking an enemy fleet. Może mówię, planety najbardziej chyba ich bolą, jak tracą, i wtedy są bardziej chętni do ustępstw. No ta flota jest raczej potężna, no. Nie dałaby nam rady, ale... Tu ich dokonamy egzekucji, nie no, przewyższamy ich zdecydowanie. Ta klęska ich zabolała, widzę. Species adjusted. Czy już wszystkie planety? Nie, tamte jeszcze nie, czyli... Tu nam przybywa, widzę, innych wersji. Situation log updated. Wszyscy mają być dostosowani do naszego klimatu. A nie cholera wie czego. Pytanie jest takie, czy nic jest... Nie, chyba nic. Chyba wszystko tylko jest dla nas, bo oni naprawdę nie mają zwyczajnie claimów na tych terenach, na które się nam spróbowali wpakować. Our enemies hurled themselves at one of our planets. Dobra, i... The enemy dares to occupy one of our planets. Initiating tactical retreat. Our construction ship has been ambushed. Nie dogadaliśmy się? Dogadaliśmy się. Miejmy nadzieję, że nic nam nie zabrali. Nie, nic nam nie zabrali. Szczerze? Bardzo ładne zwycięstwo. Nie wiem, jak oni się tu przedarli. Tędy. Przynajmniej to już wiemy. Czyli jakie teraz rozkazy? Wszystkie floty wracają do stolicy na naprawę. Sorki. Wy wracacie tu. Rozwalamy na pewno tą bazę. To jest jakaś świeżo zdobyta, niepotrzebna nam w tym miejscu. Teraz pomyślmy, co my tu... A nawet planety obejrzyjmy, nowe nasze zdobycze. Kolejny świat reliktowy, który będzie pod naukę dobry, to mi się podoba. Albo i pod wydobycie, trudno powiedzieć. Tu dużo rzeczy trzeba postawić. I robotyka na pewno. Dobra, to na początek. Populacja składa się... te roboty, dlaczego my ich nie chcemy? A, nie możemy ich, kurde. I tępimy je, no niedobrze. Ja bym wolał z nich zrobić... miejscowych... No, znaczy mamy roboty, więc nie wiem, czy może dlatego to są za inteligentne i niezależne. I to jest świat...
miningowy będzie. Na pewno od razu wywalę te rzeczy, bo to po prostu nie będzie miał tu kto pracować. To jest pewne, że no to trzeba ogarnąć inaczej. I tak jak tam, od razu to. To w sumie to jeszcze mogę dać też to. Dobra, no to będzie się powoli ogarniało. A jaki to jest świat, bo nie sprawdziłem. Tundra, czyli trzeba zrobić w ten sposób. Tutaj nasi żyją jakimś cudem? No nasi, nie wiem co oni tu robią, no dobra. Dobra, tu sobie zbudujmy potężną bazę handlową, a to obejmie całą okolicę w obie strony tak naprawdę. Species adjusted. Ma starczy, ma wszystko co chcieli, czyli jeszcze tych będę potem przemieniał co jakiś czas, chociaż nawet nie wiem czy warto, bo mówię, no... Tych warto. Co ja zrobiłem? Situation log updated. Będziecie wydajniejsi w ten sposób. Oj, tutaj opuścili, czy wybiliśmy roboty, czy nikt tam już nie mieszka. No i do tego się przyda nam ten statek, co tutaj po wsze czasy wisiał na orbicie teraz. Przyleci tutaj i ogarnie sprawę. Zastanawiam się, czy też troszkę nie pofortyfikować granic, bo nie podobają mi się takie sytuacje, że oni tu wlecieli jak do siebie. Co prawda, no, moja wina, że nie założyłem tego, więc trudno, tak się zdarza. Zanim te floty wrócą do domu, to miną wieki. To w dosłownym tego słowa znaczeniu. Weźmy tak, tak. Tu, to jest na granicy, więc chyba warto byłoby też, chociaż nie, to jest drogo, żeby to fortyfikować na tym etapie. Prawda jest taka, że tu mogą z wielu stron na nasze terytorium wlatywać wszyscy.
I my tego raczej nie przeskoczymy. No chyba, że odblokuję sobie więcej wieży tych baz kosmicznych. To by było co innego. Albo już wiem co. Mamy przecież... O. Tylko będzie za duży, będzie nas obciążało. Nasza biurokracja tego może nie wytrzymać. Właśnie, z biurokracją też będzie trzeba coś zrobić. Na razie upgrade'ujemy to. Nie, tu ma być priorytet, a tu... Mogę już odblokowywać, bo już nie ma jakoś tak... braków, będziemy powoli... Dobra, to jest większa wydajność globalnie. Niewolnik, niewolnik. Gdzie my go wyślemy? Na pewno są miejsca, gdzie brakuje niewolników. A jak nie, to... O, tu. Albo tu. A... z Osek. Osek Secundo. Kurde. Źle klikam, o. Jak najbardziej będzie zadowolonym. Czyli ja mogę już teraz praktycznie wszędzie przerzucać. Tu jest dosyć... Właśnie, zróbmy może mały przegląd planet. I co, gdzie by wypadało ulepszyć? Tu na razie nic. Tu... Możemy zrobić tą i dobudować... kolejną, to mi się podoba ta wizja. I to samo możemy zrobić tutaj. Tu na razie nic. Tu bym zrobił tak i w ten sposób. Zresztą jakby tutaj będziemy przenosić niewolników do bardziej zacnych prac. Tu niech tak zostanie. Tu też jest komplet tych wykształconych zajęć, wiecie. Dajmy to. Co do tego... budowałbym to. Tu jest troszkę przestępców. Przecież tylko koszty zbuduję, bo i tak nie mamy tu pracować, ale może... znów to samo zrobimy, o. Tu nie rozumiem, co się dzieje, czemu jest takie zadowoleńskie. I też nie wiem, czemu tam badania na tym świecie. Na mnie troszkę zbędne. Takie pojedyncze, jeżeli... nie ma żadnych bonusów. Tak więc to podmienię w ten sposób. Czy mnie tu nieszczęśliwi? Nie rozumiem tego. Może powinniśmy po prostu dać to, bo to pomoże. Zobaczymy.
Nie wiem, czy ja tak takie pojedyncze budynki budowałem naukowe na planetach, gdzie to nic nie dawało. Specjalnego. Może tego, że miałem tak problemy z nauką, że już było mi wszystko jedno. Czy tam jest potencjał, czy nie ma. No, troszkę to nudne, co robię, ale chcę... No tu będzie dużo nauki, jak to się kiedyś rozwinie. To na pewno warto. O, to jest dość rozwinięty świat naukowy, szczerze. Dorzuciłbym... Może... To. O. Tu jest i tu, ale tu, no, tu też jest to niezadowolenie, nie wiadomo z czego i dlaczego. A może tylko rzucenie niewolników? W sumie... Ty co? Też spróbuję zrobić podmiankę, czyli zamiast tego budynku niewolniczego dam holoteatr. A, burzeć, wow, nie ma populacji. Tu by trzeba było kogokolwiek przesiedlić, powiedzmy stąd. Przerzucimy paru naszych. O. To wszystko, dobra. Czyli przeszliśmy wszystkie planety, wiem, że nudne, ale przynajmniej zobaczyliście, jak to się robi, no. Nowe frakcje, czemu nie? Najczęściej to robię między odcinkami, no ale chciałem pokazać raz, jak to się ogarnia. No, nawet te floty wyglądają jak floty. Wow. Nie wiem, czemu te upgrade'y takie drogie. Tutaj teraz wszystko będzie trwało. No niestety na pewnym etapie gry to tak się dzieje. No wiecie co? Ja teraz troszkę pogram bez nagrywania, czyli skolonizuję tą planetę, ściągnę wszystkie floty, dopełnię je, zastanowię się, co fortyfikować na granicach i dopiero wtedy... O, zobaczymy. Nie, nie ma rady. Myślałem, że rada. Tak, mamy być w Radzie, o dziwo. W ogóle jesteśmy drugą siłą z jakiegoś powodu. Ta to wojna nam bardzo pomogła, żeśmy ją wygrali i chyba się wszyscy z nami teraz bardziej troszkę liczą przez to, żeśmy tą wojnę wygrali. No cieszy, nie powiem. Our ships have been made superior. No. Chociaż to mnie przerażają, to takie byki, że chociaż no, niby my też nie jesteśmy jakieś maleńcy i słabi, ale... Kolejne pytanie, czy my chcemy tu się dalej rozrastać, czy chcemy zrobić sobie kraje marionetkowe wokół granic? Bo jeśli tu za daleko pociągniemy front, to będziemy potem z tymi graniczyć. Co to jest w ogóle za frakcja? Niegroźna chyba. Dobra, na razie kończymy. Pozdrawiam i do zobaczenia.